gruncie rzeczy ta transformacja ustrojowa to była dzicz, kompletna dzicz. Świat zmienia się pod wpływem komputerów w kierunku kompletnej debilizacji. Jesteś debilem, który wie, który naciskać guziczek i po herbacie. Kompletnie pozbawione sensu dyskusje na temat tego, co jest lepsze. Czy PC, czy Amiga? Nie! Czy Apple? Dzień dobry, nazywam się Arkad Rzutowski i dzisiaj jestem z wizytą u pana Krzysztofa Karonia. Dzień dobry. Który opowie nam więcej o sobie, o tym często padają pytania, co robił pan Krzysztof wcześniej, coś jest o kolorach, ale nie wiadomo do końca, o co chodzi, jak nawet moi znajomi pytają się, co to z tymi kolorami, to w sumie sam nie wiem, co mam powiedzieć, także rozpoczynając rozmowę na temat pana Krzysztofa, to warto by zacząć było od tych kolorów i pewnie pan teraz powie, że trzeba się cofnąć wcześniej. Nie wiem, czy trzeba się cofnąć wcześniej. I tak trzeba się cofnąć, bo rozmawiamy o zamierzchłej przeszłości. Tak. Ja kiedyś w wyniku dość długiego zbiegu okoliczności, o których też można by było, tylko nie wiem, czy teraz jest sens gadać, znalazłem się w takiej sytuacji, że byłem jedną z niewielu, głupio powiedzieć, no ale to takie to były czasy. Ja byłem jedną z niewielu osób w Polsce, które znały proces poligraficzny od początku do końca. Powtarzam, od początku do końca, to znaczy od składu do tego, że gilotyna na końcu, tam papier i tak dalej, a potem introligator, nieważne. I to było w czasach, kiedy w Polsce pojawiło się zapotrzebowanie na różnego typu druki. Z dzisiejszego punktu widzenia sobie to trudno wyobrazić, ale Polska była krajem, gdzie papier był traktowany jako no, broń. Nie, proszę pana, żeby kupić ryzę papieru, pan musiał mieć zezwolenie cenzury. No faktycznie, no. Nie, papierów w wolnym obrocie. To które to lata były? To, co wtedy tym się zajmował? Powiedzmy końcówka ubiegłego wieku. Może inaczej, tutaj jest bardzo trudno wskazywać określone daty, dlatego że w tamtych czasach działo się tak bardzo dużo i tak myśmy żyli w kraju, w którym następowała tak zwana transformacja ustrojowa, ale to była w gruncie rzeczy, ta transformacja ustrojowa to była dzicz, kompletna dzicz. To była krat kto mógł. Wolny rynek, no? Tak, to była wolna Amerykanka totalna, uprawiana oczywiście pod egidą wiodącej partii, tak, nie wchodźmy w to. Tak czy inaczej, powody, dla których ja się zapoznałem z procesem poligraficznym, to odpuśćmy, bo one w tej chwili nie mają znaczenia, tak mi się po prostu ułożyło. Nie wchodźmy w to. Tak czy inaczej, ja wiedziałem, jak się to robi. Natomiast przemysł, który się składał na ówczesną poligrafię, podlegał wtedy głębokiej dezorganizacji. Czyli oprócz tego, co było robione oficjalnie, było bardzo dużo robionych tak zwanych lewizn. Przy czym jak się dzisiaj mówi lewizna, to ma to trochę inne znaczenie, dlatego że wtedy to, co byśmy nazwali lewiznami, to był przejaw najzdrowszej inicjatywy. I wtedy pojawiło się zapotrzebowanie na różnego typu druki. Mówiąc wprost, chodziło o tak zwane druki reklamowe, bo wtedy
to zaczynało się, zaczynała się w ogóle ogromna przemiana w polskiej poligrafii. To była epoka tak zwanej poligrafii garażowej, ponieważ każdy drukarz, który kupił jakiegoś zdezelowaną maszynę drukarską i ustawił ją w garażu, zaczynał robić nieprawdopodobne pieniądze. I część z nich inwestowała, rozwijała. Część oczywiście przepadła, bo to szybki pieniądz i szybka wpadka. Natomiast była część, która rozwijała ten interes i oni w tej chwili są właścicielami wielkich, świetnie działających drukarni. Często, przy czym jak się mówi drukarnia, to kiedyś to było pojęcie bardziej precyzyjne, a w tej chwili drukarnia to jest przedsięwzięcie wielofunkcyjne, wielobranżowe. Ale z przyczyn zupełnie innych, potroszę z ciekawości, a również z tego względu, że ja, mając wiedzę o tym, jak funkcjonuje, czy po prostu no jak wyprodukować coś, co leży na stole z zadrukowaną kartką papieru, ma ilustrację i tekst. Zaznaczam, dzisiaj to się wydaje absolutnie niewyobrażalne, ale w tamtych czasach to był to dość skomplikowany proces, wymagający naprawdę specyficznych kwalifikacji. Tu nie chodzi o to, ja znałem ten proces, co nie znaczy, że ja każdy, chociaż w zasadzie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ja w zasadzie sam byłem w stanie większość rzeczy robić w tym procesie. Znaczy byłem w stanie stanąć przy maszynie drukarskiej, byłem w stanie stanąć przy różnych, również w tak zwanej przygotowalni. No tak mi się złożyło. Ja dzięki temu zarabiałem dość dobre pieniądze, najdelikatniej mówiąc. No ja za te pieniądze realizowałem różne swoje głupie pomysły. Między innymi wpadł mi do głowy pomysł, że będę produkował tak zwane letrasety. Nie wiem, czy pan wie, co to były letrasety. Nie, nie wiem. To były takie przecierane arkusz folii i na tej folii były przylepne litery, a również różne graficzne symbole. Ale przede wszystkim chodziło w tamtych czasach o liternictwo, ponieważ, zaznaczam, mówimy cały czas o epoce przedkomputerowej. Przedkomputerowej w tej wersji, o jakiej dzisiaj się myśli, bo oczywiście były te wstępne komputery, które do nas zaczynały dopiero przenikać. I były bardzo drogie jeszcze. One były bardzo drogie i one, proszę pana, służyły do zupełnie absurdalnych rzeczy, ponieważ w tamtych czasach ambicją, przepraszam, bo to nie dotyczy współczesności, ale wtedy ambicją wójta było to, żeby w gminie był komputer. Była moda na komputery, w związku z tym te komputery były kupowane i na tych komputerach były wyświetlane takie obrazki przedstawiające jeden z tych statków, takich amerykańskich statków kosmicznych. Taki rysunek, nie wiem nawet jak to określić, bo nie był to rysunek techniczny, chociaż częściowo też. Ale to dlatego, że wtedy jeszcze nie było żadnych programów tych użytkowych, które można było wykorzystywać korzystając z komputerów. Dopiero wtedy powstawały pierwsze programy do składu tekstu, na przykład. Majątki robiły firmy, które przygotowywały w polskim języku oprogramowanie dla firm. Zwykły program do wystawiania faktur. No to wtedy to był przełom absolutnie niewyobrażalny, bo faktury się wystawiały na maszynie do pisania. Tak czy inaczej, ja wpadałem na różne ambitne pomysły. Aha. Natomiast ten arkusz, na którym były, powiedzmy, różne kroje czcionek, to służył do tego, że projektant, jak chciał zaprojektować na przykład winietę, to z odpowiedniego kroju i wielkości pism przecierał przecierakiem te litery na swoim projekcie i tam te litery zostawały.
I to potem było fotografowane, z tego robiono klisze i do tego używano dopiero do druku. Nie będę wchodził w szczegóły, no bo to był jeden z kolejnych moich szatańskich pomysłów. Wpakowałem w to straszne pieniądze i oczywiście to skończyło się klapą, bo ja się całkowicie pomyliłem, ale to jest oddzielny temat zupełnie. Ja się całkowicie pomyliłem co do tego, w jakim kierunku będzie się zmieniał świat pod wpływem komputerów. Ja myślałem, że świat pod wpływem komputerów będzie się zmieniał w taki sposób, że będzie się powiększała armia wysoko kwalifikowanych fachowców. To jest absolutna nieprawda. Świat zmienia się pod wpływem komputerów w kierunku kompletnej debilizacji. Jesteś debilem, który wie, który naciskać guziczek i po herbacie. I proces, to wymagałoby oddzielnie, warto by było, żeby ktoś to opisał, przeanalizował i opisał, proces przystosowywania programów komputerowych do wydajności umysłowej najgłupszego użytkownika. No tak, tak, tak. Równamy do dołu, to jest bardzo tak, często. Tak, tak. Przy czym ja oczywiście wtedy sobie nie zdawałem sprawy. Ale była to epoka, kiedy, zaznaczam, to jest dość istotne, bo ja już wtedy nie byłem takim zupełnie młodym chłopakiem. Bo to już minęło, ja już miałem tam, nie wiem, około 40 pewnie. I ja wiedziałem, że zbliża się nowa technologia, że pojawiają się te komputery. No i mnie stać było wtedy na to, żeby sobie kupić komputer, dysk 40 mega, dysk twardy to była, no wie pan, no w ogóle... Kosmos, no. Kosmos. Wtedy się programy się odpalało z takiej dużej dyskietki giętkiej, którą się 525 stala. Mhm. Tak. No to historia zupełnie. Ja mając... głupio tak powiedzieć, no w jakim sensie można powiedzieć, że mając bardzo dużo czasu, bo ja wtedy jeszcze zarabiałem pieniądze, pracując w branży obsługującej potrzeby poligraficzne wielu rodzących się wtedy firm, bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Ja potrafiłem wyprodukować druki reklamowe, tak zwane druki reklamowe, no różnego typu plakaty, nieplakaty i tak dalej. Nie mając zresztą własnej drukarni, chociaż był taki moment, kiedy kupiłem maszynę drukarską i gilotynę, ale to oddzielny temat. Ja po prostu wiedziałem, w której drukarni siedzi dobry fachowiec i kto za odpowiednim wynagrodzeniem jest w stanie mi przygotować materiał i to wyprodukować. Ja tego sam nie produkowałem, tylko spinałem, że tak powiem, do kupy. Ale czując pismo nosem, ja... stwierdziłem, że ja się muszę nauczyć tych komputerów. I jako już tam 40-letni mniej więcej chyba gość, dałem, o ile pamiętam, ja dałem ogłoszenie. Jeżeli w tej chwili zmyślam, to pan Adam może skorygować, bo on... Znalazłem po prostu takiego chłopaka, licealistę, który był wtedy bardzo biegły w komputerach. Bo to były takie czasy, kiedy to najmłodsze pokolenie ludzi rwało się do tych komputerów i oni byli strasznie szybko. Wszystko. I ja, ten chłopak przyjeżdżał do mnie do firmy i udzielał mi go repetycji. I on mnie nauczył wszystkiego. On mnie nauczył składać komputer. Ja byłem w stanie sobie zrobić składak, wie pan, z części złożyć tak. Komputer. A potem mi tłumaczył wszystko po kolei, co i jak. Przypuszczam, że trochę mnie robił bambuko, bo zapuszczał tam jakiś, nie wiem, pewnie program do czyszczenia, jak, defragmentacja na przykład. Defragmentacja. I tam, no, godziny mijały, ja za to płaciłem, a on mi w tym czasie opowiadał różne ciekawe rzeczy, a ja nie wiedziałem o tym, że tego defraga się można w tle puścić i nie,
nie trzeba nic tłumaczyć, a tutaj się... No takie ciekawostki, ale nieważne. On mnie tych podstaw komputerowych nauczył na tyle, że ja się, zaznaczam, na ówczesnym poziomie techniki komputerowej, już tej takiej nie tej komodorowej i atariowej, tylko tej... pecetowej. Tak, pecetowej. Oddzielną zupełnie historią były moje boje z ogromnymi, nie ukrywam, że to jest temat do dzisiaj, który mnie korci i nie mam w tej chwili okazji, ale pamiętam kompletnie pozbawione sensu dyskusje na temat tego, co jest lepsze, czy PC, czy Amiga. Nie, czy Apple, czyli Macintosh. Ale to dzisiaj trochę też tak jest. Tylko dzisiaj też tak jest. Ale oczywiście i dzisiaj czy Windows, czy największy Apple? Głąb, który ma iPhone'a, bo to jest też Apple, czuje się lepszy od szmaciarza, który używa Samsunga. Proszę pana, tak, to dzisiaj, tak, i to jest ogromny sukces firmy Apple, która potrafiła doprowadzić do tego, że no, skojarzyła się z pewnym rodzajem głąba, dla którego kwestie finansowe stanowią kryterium bezdyskusyjne. No i jest to forma religii też, forma obrony jednej i drugiej strony tak naprawdę, ale jest to forma religii. A najśmieszniejsze jest to, że one co do zasady niczym się nie różnią, bo tam no, szyna jest trochę inaczej W plus skonstruowana. Ta szyna, wie pan co to jest szyna? Jak się mówi szyna? W jakim sensie szyna? to odpuśćmy, bo myślę, że pan nie wie. Ja teraz też dokładnie panu nie wytłumaczę, ale kiedyś to wiedziałem. Różnica między PC-tem a Apple'em się sprowadzała do tego, że Apple miał inaczej skonstruowaną szynę, po której wędrowały te główne tam... Okay, tam magistrala, coś takiego, tak? Tak, tak. No, oczywiście fachowiec potrafiłby to lepiej wytłumaczyć. Co do zasady, natomiast wszystkie programy użytkowe są dokładnie te same. Dzisiaj już jest trochę ta różnica, ale wtedy chyba nie było takiej. Nie, ja mówię co do zasady. Mhm. Co do zasady, ponieważ te programy użytkowe, zaznaczam, ja mówię w tej chwili o programach, które są wykorzystywane przede wszystkim na co dzień? Trudno jest to dokładnie mi opisać. Mówię o programach, których efektem końcowym jest obraz. Więc ja nie mówię o skomplikowanych programach, na przykład do obsługi, nie wiem, bankowości i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o tym, do czego używa się programów przede wszystkim w poligrafii, nawet bardzo szeroko rozumianej, bo poligrafia kojarzy się z drukiem. Ekran monitora komputerowego jest takim samym obrazem jak obraz wydrukowany na papierze, tylko nośnik jest inny, ale obraz rodzi się dokładnie takimi samymi prawami. Tak jest i tam też są kolory wspomniane pierwotnie. I żeby zbyt za bardzo się w tę dygresję nie uwikłać, to wróćmy do tych kolorów. Odpuszczę już panu Adamowi, pozdrawiam zresztą, bo on chyba robi w branży, bo kiedyś go na jakichś targach spotkaliśmy się. Bo on poszedł w tym kierunku prawdopodobnie z tego względu, nieładnie tak powiedzieć, chyba doszedł do wniosku, że trzeba się zająć poligrafią, bo na tym można zarobić niezłe pieniądze. I jeśli jest się firmą, która potrafi cokolwiek, oprócz hochsztaplerki, bo hochsztaplerka tutaj jest gigantyczna, to w tej branży można naprawdę bardzo dobrze funkcjonować. Ale ja się wtedy zacząłem dość swobodnie poruszać w użytkowaniu komputerów do tego, żeby przygotowywać to, z czego żyłem, czyli do produkcji różnego typu druków. Bo to w gruncie rzeczy się sprowadza do tego, że branża komputerowa zdominowała tę część poligrafii,
która kiedyś była bardzo skomplikowaną i rozczłonkowaną dziedziną przemysłu wręcz, czyli całą przygotowalnię. Dróg pozostał w gruncie rzeczy niezmieniony. Natomiast przygotowalnia łączy do czegoś takiego, co się nazywa forma, czyli to, z czego się drukuje. Zwykle jest to albo jakaś blaszana forma, albo zestaw czcionek, to już nie ma znaczenia. Ta cała przednia część procesu została praktycznie biorąc całkowicie zrewolucjonizowana. W tym sensie, że kiedyś, żeby przygotować druk, trzeba było mieć przynajmniej kilku dobrej klasy specjalistów w kilku różnych branżach, bo inaczej się przygotowywało obraz, inaczej się przygotowywało tekst, a potem to wszystko jeszcze trzeba było złożyć, zmontować do kupy po to, żeby z tego potem wyprodukować formę. I to było drogie i tam byli potrzebni dobrzy fachowcy, którym trzeba było dużo płacić. Natomiast jak pojawiła się technika, na którą się chyba mówi wysywik, widzisz to... Tak, what you see, what you... Get. Get, no. Tak. Ona miała jedną cechę. Mianowicie umożliwiała, czyli to przygotowanie materiału drukarskiego do produkcji, że tak powiem, w komputerze, spowodowało, że można było robić tysiące prób, które nic nie kosztowały. Wcześniej, żeby zrobić nawet próbny wydruk, czyli tak zwane szczotki, to już musiał być przygotowany materiał w zasadzie trafiony w punkt. Oczywiście tam potem istniały metody, żeby to korygować do jakiegoś stopnia, ale to było i przygotowanie nawet pierwszego próbnego wydruku kosztowało bardzo dużo czasu i pieniędzy. A tu nagle okazało się, że te próby można robić całkowicie za darmo, bo jest to wyświetlone w kształcie obrazka na monitorze i zepsute, wychodzi źle, no to trudno. Kasuję to, zaczynam od nowa i robię tak długo, aż trafię. I to doprowadziło do katastrofy, jeżeli chodzi o przygotowanie profesjonalne ludzi pracujących w tej branży. Ponieważ zamiast zatrudniać kilku fachowców, którym trzeba było dużo płacić, brał pan pierwszego lepszego negusa, któremu płacił pan psie pieniądze, mówi pan, rób tak, aż trafisz. I chłopaczyna siedział i robił, przychodził fazę, nie, jeszcze nie, to trochę tam w lewo. No to on kasował i poprawiał i przerabiał, ale to nic go nie kosztowało, bo główne pieniądze były przedtem wchodziły w przygotowanie całego tego materiału, który był w zasadzie już robiony na full. No i wie pan, w takiej sytuacji w gruncie rzeczy cała rzecz się sprowadzała do cierpliwości, do uporu. Przychodził facet, któremu płaciło się po prostu relatywnie psie pieniądze i jednemu chłopaczynie, który tam te wszystkie obrazki przedstawiał i łączył i przychodził gość i w zmiany się wprowadzało i to nic nie kosztowało. W związku z tym, jeżeli taki chłopak, bo oczywiście w każdej branży, po pewnym czasie człowiek dochodzi do pewnej wyższej sprawności i jest wykwalifikowanym gościem od robienia jakiejś tam roboty. No i zwykle ci ludzie oczekiwaliby, że będą lepiej ich wynagradzani. A to jak przesadził taki, to bierzemy następnego, młodego i tamten robił 4 próby, a ten robił 40 prób. Ale przy tych płacach, jakie były, to nie było nic.
pod tym względem ja się całkowicie pomyliłem, bo ja myślałem, że komputery wymogą wysokie kwalifikacje. W tej branży przynajmniej. A wychodzi na to, że w żadnej chyba. Prawie żadnej. Jest całkowicie odwrotnie. Nie umiem się wypowiadać na temat innych branż, ale te branże, w której pracowałem, mogę się wypowiadać, bo ja znałem ją od deski do deski. Nie było takiego tematu, którego bym sam nie przerabiał, a funkcjonowałem tak, że ja w pewnym momencie musiałem sobie urządzić mini drukarnię, taką analogową drukarnię, gdzie jest cała maszyna drukarska, gilotyna, parę innych koniecznych maszyn. I one stały tylko z jednego powodu. Przepraszam, ze 2 czy 3 razy zostały użyte. Ale one stały i ja je kupiłem tylko po to, że realizując zamówienia, które miałem, a pracowałem w trybie, między innymi dlatego mogłem wtedy zarabiać relatywnie duże pieniądze, ponieważ ja pracowałem na styk. Znaczy, jeżeli było zamówienie, to ono musiało być zrobione. Musiało być zrobione do tego stopnia, że jak się walnęła, przepraszam, jak ja się walnąłem w korekcie jakiegoś wydawnictwa, a pracowało się w takim tempie, że nie wiem, o którejś tam w nocy podpisywało się do druku materiał w drukarni i zanim człowiek doszedł do siebie po krótkim przespaniu się, to już tiry zaiwaniały na drugi koniec Polski, żeby dostarczyć to, bo tam było otwarcie czegoś albo coś. To jeżeli się pomyliłem, to dwa razy w życiu zdarzyło mi się pomylić. I okazało się, że przepuściłem błąd. To te tiry telefonem były przekierowywane i jechały do młyna i cały ten ładunek waliły do tego, a ja musiałem to na własny koszt drukować i kosztowało mnie to dobry samochód. No takie były czasy, no. Ale taka była odpowiedzialność. Ale ponieważ ja pracowałem w takim trybie, że mogłem funkcjonować, ponieważ robiłem rzeczy w gruncie rzeczy niemożliwe. Bo ja cały czas musiałem być w wielu miejscach naraz w tym całym procesie, żeby to połączyć, dopilnować. Tak jak mówię, materiały do druku podpisywało się zwykle, nie wiem, 3-4 nad ranem, ale żeby je podpisać, to nie wiadomo było, kiedy to nastąpi, bo kiedy się zwolniły maszyny, żeby wchodził kolejny temat, to czasami w tej drukarni się kilka godzin po prostu siedziało i czekało i człowiek podpierał się nosem, ale tak to wyglądało. Ale ponieważ ja się w to przez jakiś czas pracowałem w tej branży i to był mniej więcej 95 rok. Bo na początku to cudem boskim było w ogóle to, że coś się udawało wydrukować. Zaznaczam, druk odbywał się najczęściej w działających już prywatnych drukarniach. Ale prywatne drukarnie zakładali najczęściej ludzie z branży poligraficznej, którzy odchodzili z pracy w państwowych drukarniach, często kupując jakieś tam zdezelowane maszyny, to różnie bywało. Ale to było w prywatnych rękach. Natomiast przeszkodą była przygotowalnia. Nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, bo ta przygotowalnia to był naprawdę skomplikowany, w czym oddzielną sprawą to była sprawa składu tekstów, a oddzielną sprawą wysokiej jakości reprodukcje
obrazów. No bo te obrazy, jakby sobie pan, mówi się proszę pana o tak zwanej polskiej szkole plakatu. I skądinąd bardzo słusznie, ale jedną z cech wymuszonych przez okoliczności tej polskiej szkoły plakatu było maksymalne uproszczenie formy techniki i stosowanie takich kolorów, nad którymi w druku nikt nie był w stanie zapanować. Podobno panujący wtedy król polskiego plakatu, pan Tomaszewski, to gdzieś tam podobno wykłócał się w drukarni, że kolor buraczany to niekoniecznie jest taki, tylko trochę inny, ale jakość druku w tamtych czasach była rozpaczliwa. No, coś było widać, ale z czasem no, rosły wymagania. Rosły oczekiwania, jeżeli chodzi o wierność odtworzenia materiału ilustracyjnego. Miało to również związek z tym, że no, w sposób bardzo wyraźny ogólnie podnosił się poziom jakości druku, bo drukarze, ci, którzy przetrwali, oni najczęściej no, zarabiali takie pieniądze, że byli w stanie kupować maszyny z prawdziwego zdarzenia. I te maszyny już umożliwiały druk na naprawdę na wysokim poziomie. I oczekiwaniom na wyraźne zwiększenie poziomu odwzorowania kolorów przede wszystkim w obrazach, bo obrazy w gruncie rzeczy składają się z kolorów. To tak jest. Jakkolwiek głupio się to mówi, mówi się to bardzo łatwo, ale od pewnego momentu, jak się mówi na tematy techniczne, to pewne banalne stwierdzenia mają bardzo głębokie i daleko idące konsekwencje. Więc jeśli się mówi, że ilustracja składa się wyłącznie z kolorów, to ma swój gigantyczne konsekwencje na poziomie technicznym. Bo to nie ma znaczenia, czy na zdjęciu jest goła panienka, czy kwiatek, czy fotografia, nie wiem, filiżanki. To wszystko i tak, prędzej czy później, sprowadza się do tego, że jest to jakiś zestaw kolorów. Ja oczywiście w tej chwili mówię, używając języka niesłychanie nieprecyzyjnego i gdybyśmy przeszli do... A nie przejdziemy, bo nie ma sensu, to ja już powinienem się zastanawiać, czy prawidłowo opisałem zjawisko, mówiąc, że każdy obraz składa się z kolorów. Bo tutaj jest kwestia tego, co się rozumie przez pojęcie kolor. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie oczywiste i większość ludzi ma na ten temat zupełnie wypaczone pojęcie. No, pamiętam, że podobno czarny to nie kolor, się kłócili wszyscy. Czarny to jest, nie jest kolor w tym sensie, że czarny to jest brak światła po prostu. No. Więc w jakimś sensie można powiedzieć, że to nie jest kolor. Natomiast główny problem polega na tym, że wraz z... Ale to trochę wiąże się z tym zjawiskiem, o którym mówiłem, że wejście komputerów umożliwiło również podjęcie działalności zawodowej przez nieprofesjonalistów. I na dodatek w zdecydowanej większości tych branż, które wtedy musiały być jakoś obsługiwane, a to dotyczy przede wszystkim przygotowalni, dlatego że jakby drukarnia rozumiana, czy poligrafia rozumiana jako druk, poradziła sobie, że tak powiem, własnymi siłami. Można powiedzieć, że na swój sposób poradziła sobie własnymi siłami, ponieważ najczęściej drukarnie po prostu zakładali drukarze, którzy w swojej branży, przepraszam bardzo, byli fachowcami. Natomiast w wielu branżach innych, dotyczących, obejmujących szeroko rozumianą przygotowalnię,
nie było szkolnictwa. W szkołach, które teoretycznie powinny się takimi sprawami zajmować, czyli w szkołach poligraficznych, bo takie istniały i istnieją, to tego typu rzeczy przychodziły ze znacznym opóźnieniem w stosunku do tego, co się działo na rynku. W związku z tym nie było szkół, które by kształciły ludzi zajmujących się fotoskładem, nie było szkół ludzi zajmujących się obróbką obrazu, nie było zresztą zaawansowanych programów, ponieważ to, w jaki sposób pojawiły się i jak się rozwijały programy do obróbki obrazu z tym słynnym Photoshopem na czele. Photoshop wcale nie był jedynym i wcale nie był najlepszym programem służącym, ale on wygrał dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej w pewnym momencie Apple zdominował pewien sektor rynku i dorobił się pewnej renomy. Sprawa jakości czy wierności odtworzenia obrazu w poligrafii zaczęła być kwestią niesłychanie istotną. I mniej więcej w 1995 roku, ja mówię o tym roku dlatego, że wtedy powstało, o ile dobrze pamiętam, bo międzynarodowe konsorcjum koloru czy coś takiego, ICC, taka organizacja, która wzięła pod swoje skrzydła tę część przygotowalni, która się wtedy komputeryzowała. I głównym problemem, i ona narzuciła pewne standardy. Ona narzuciła pewne standardy. I zaczął się mniej więcej w połowie 90. lat bardzo rozwijać. Nawet nie wiem, jak to określić, czy to można nazwać przemysłem. Nie. Rozwijała się taka dziedzina wiedzy i techniki, która umożliwiała, czy może nie tyle umożliwiała, ale której celem było możliwie jak najwierniejsza reprodukcja koloru przy zastosowaniu pewnych technik transformacji obrazu oryginalnego w to, co jest podstawą do druku. Rzecz polega na tym, że wtedy odbył się bardzo, bardzo dziwny proces, którego ja stałem się w jakimś sensie uczestnikiem, a po części i ofiarą, ponieważ ja, ucząc się tych wszystkich nowinek i praktykując w codziennej działalności, wykorzystując te wszystkie nowinki techniczne, te pojawiające się programy do tworzenia całej publikacji, czyli do łączenia tekstu z ilustracjami, a oprócz tego, bo pojawiły się kilka grup programów, programy graficzne, które służyły do tworzenia różnego typu, nazwijmy to, kompozycji graficznych, programy służące do składu tekstu, programy służące do obróbki obrazu rozumianego jako bitmapa, bo obraz może mieć również wymiar inny, obraz może być skonstruowany z pewnych układów wektorowych. Natomiast jeśli mówimy o ilustracjach półtonowych, gdzie są przejścia tonalne, tam musi się pojawić technika umożliwiająca właśnie oddanie tych półtonów i do tego służyły programy, tak zwane programy bitmapowe, mówiąc w wielkim uproszczeniu. Ich było kiedyś kilka, w tej chwili w gruncie rzeczy został chyba jeden, bo to stopniowo pozostałe zostały albo wykupione i zlikwidowane, albo wykoszone konkurencyjnie. W tej branży jest jak w każdej innej. W tej chwili spółka czy firma Adobe
bo zdaje się, że większość to tak. jest filmowana. Przecież to są programy niewymyślone, ani niewymyślone, ani nierozwinięte. No może rozwinięte to można powiedzieć, że w jakimś sensie Adobe rozwinęła pewne programy. Ale to w większości są programy, które były kupowane od często niewielkich firm, które wyprodukowały coś tam, a potem przychodziły do No na przykład Macromedia Flash i Adobe Flash, proszę bardzo, tak, nic się tam tak, nie zmieniło. Oczywiście. No to są... Ale ja się wtedy zacząłem tym, nie ukrywam, na swój sposób fascynować, bo to było bardzo ciekawe. I postanowiłem się tego po prostu nauczyć. I to było kolejne... moich tak zwanych odbić, bo mi po prostu odbiło. I ja się postanowiłem tego po prostu nauczyć. I po to, żeby się nauczyć, to po pierwsze zacząłem się obczytywać w tym. Przy czym tutaj trzeba zrobić jedną poprawkę, że cała branża się pomyliła. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Bo cała branża zaczęła się rozwijać w kierunku, z którego w pewnym momencie się całkowicie wycofała. Bo rzecz polega na tym, że żeby móc się posługiwać, szczególnie w tamtych czasach, tą techniką, która się nazywa color management. A color management to w gruncie rzeczy, czyli zarządzanie kolorem, sprowadza się do tego, jak przepisać, jak przetransformować kolor, który ma określone parametry w jednej postaci, na jednym nośniku, czyli na przykład na papierze, albo na slajdzie, albo gdzieś tam jeszcze, albo wygenerowany, że tak powiem, z dużego palca, czyli obraz wygenerowany w programie graficznym na monitorze też jest jakimś rodzajem obrazu, jakimś rodzajem oryginału. I potem trzeba go przepisać i przenieść do programu służącego do składu, do składania całego wydawnictwa, bo prędzej czy później to się sprowadza do tego, że to jest jakiś rodzaj publikacji. Czy się ogląda na monitorze, czy jest to ulotka leżąca gdzieś tam w knajpie, czy w księgarni, to i tak to się da sprowadzić do pewnych takich pierwotnych schematów. W każdym bądź razie ja się z głębokim przekonaniem, że przyda mi się to w mojej pracy zawodowej, bo ja wtedy jeszcze żyłem z tego, o czym wcześniej mówiliśmy, ja się w to bardzo zaangażowałem. Chciałem po prostu poznać tę branżę. I teraz będę mówił trochę nieskromnie, ale w tamtych czasach ja się po prostu uparłem, że ja się pewnych rzeczy nauczę w sytuacji, w której nie było szkolnictwa, nie było podręczników. W związku z tym wiedzę o na przykład o profilach koloru. Wiem, że mówię w tej chwili o rzeczach dla wielu osób nieczytelnych, ale wiedzę o profilach koloru tak naprawdę to ja wyczytałem, proszę pana, z czegoś zupełnie fenomenalnego, mianowicie do bardzo niskiej jakości miernika koloru. Oczywiście już nawet nie wiem, w jakim kraju wyprodukowane. Trafiłem kiedyś na takie cudo. Jest miernik naprawdę niskiej jakości w porównaniu również w tamtym. Jest miernik i do niego jest instrukcja obsługi. I proszę pana, ta instrukcja obsługi to jest tej grubości skoroszyt, z fenomenalnym opisem wiedzy na temat tego i co najgorsze, tego już oczywiście nie byłem w stanie przeczytać, no bo to przekraczało, z matematycznie przeprowadzonym i opisanym w języku matematyki całym procesem transformacji kolorów w tej dziedzinie. Absolutny fenomen. No niesłychane, czyli instrukcja lepsza niż produkt. Instrukcja przekraczająca w ogóle w żadnym wydawnictwie, nigdy, nigdzie nie spotkałem się z tak sensownym, z tak prostym,
no prostym w jakimś sensie, ale dostępnym dla człowieka, który dopiero próbuje zgłębić temat. Fenomen. Fenomen zupełny. Do dzisiaj pamiętam i żałuję, szczerze mówiąc, bo ja na pewnym etapie i ten miernik wyrzuciłem i te instrukcje wyrzuciłem. No ale nie wszystko można gromadzić, bo ja musiał wędrować przez życie z tirem pełnym takich pamiątek. Ale było coś takiego. I ja, korzystając z różnych źródeł, a przede wszystkim zapoznając się z ówczesnymi programami, nie ukrywam, że zdobyłem pewną dość taką rzetelną wiedzę na temat. Przy czym w tej mojej wiedzy było oczywiście wiele. Nie wiem nawet, jak to nazwać, bo ta wiedza była gromadzona nie ze źródeł, które już przedstawiały materiał uporządkowany, tylko tu strzęp, ale to się wszystko składało na pewien obraz. I ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jeżeli ja już sobie zadałem taki, no trudno, ja się, dla mnie to było, to mnie bardzo interesowało, więc trudno powiedzieć, ale to było, no trzeba było odsiedzieć swoje, czytać, tam robić próby. Poza tym to było dość kosztowne, ponieważ po to, żeby testować na przykład profile kolorów, no to trzeba było kupować drukarki, cuda nie widzę i tak dalej. I ja doszedłem do wniosku, że ja się tą wiedzą już powinienem, czy mogę się z kimś podzielić. I ja wtedy napisałem taką książeczkę pod tytułem właśnie Color Management, Teoria i Praktyka. A wkrótce potem doszedłem do wniosku, że ta wiedza, którą zebrałem, może się komuś być może przydać, przy czym zaznaczam, ja jeszcze wtedy byłem przekonany, że technika komputerowa spowoduje w branży wzrost profesjonalizmu. I tutaj się oczywiście kropnąłem, ale pomyślałem sobie, że jeżeli ja już tyle się w tej branży obijałem i tak dalej, to ja opiszę całą tę branżę. W sensie merytorycznym. I zrobiłem taką drugą, tym razem już grubą cegłę, która się nazywała Techniki druku i komputer. I tam oczywiście, nie wnikając w szczegóły, są opisane wszystkie tematy związane z branżą poligraficzną na ówczesnym poziomie techniki. To pewnie dosyć niski nakład był. Jakby ktoś pewnie teraz szukał, to pewnie nie był to zbyt wielki nakład książek? Proszę pana, to było 20 lat temu. To były nakłady rzędu, nie wiem. Color Management to może było 5000, a ten to pewnie ze 2000 albo coś takiego. Ja zresztą te książki wydawałem na własny rachunek, więc też nie było sensu. A poza tym ja książkę byłem w stanie zrealizować, natomiast nie miałem dystrybucji. To jest zresztą problem, który mam do dzisiaj, już jeżeli chodzi o publikację książki z zupełnie innej branży, ponieważ ta książka nie była nigdy w profesjonalny sposób promowana, bo ja ją jestem w stanie zrobić przygotowalnie, wydrukować, zapłacić za druk, ale jakby obsługi tej sprzedażowej nie mam. A Facebook nie pomaga. Słucham? A Facebook nie pomaga w promocji. To znaczy, ja nie umiem tego ocenić, ponieważ ja się... No tu poruszył pan bardzo taki cienki temat, ponieważ ja nie... Ja Facebook uważam za gangrenę. Za taką... Zaznaczam, z punktu widzenia tych rzeczy, którymi się od kilku lat zajmuję w sposób taki już intensywny, to jeżeli mówię, że to jest gangrena, to mówię w sposób... No, to ma znaczenie, to słowo. To nie jest tak, że sobie tam chłopiec chlapnął. To jest jeden z tych elementów, które współczesne społeczeństwo niszczy. A przyszedł nowy jeszcze gorszy. Facebook był zły, myśleliśmy, że jest już najgorszy, a przyszedł TikTok, także. To
powiem panu szczerze, że bo ja wiem o istnieniu TikToka, wiem o co tam chodzi i jak myślę o tym, to jest to chyba jedyna sytuacja taka, w której ja naprawdę tracę wiarę, jak to się mówi, tracę wiarę w człowieka. Bo z tego by wynikało, że można ludzi sprowadzić do takiego poziomu. Ale jest to ostatni etap pewnego procesu, który ja staram się opisać i na swój sposób on jest nieuchronny. Przyznam się szczerze, że nie potrafię sobie wyobrazić. Być może jakbym usiadł i starał się wyobrazić, to może bym tam coś wykombinował, ale raczej chyba nie potrafię sobie wyobrazić, co może być po TikToku, a na pewno coś będzie. Ja też nie. Ja nie potrafię sobie wyobrazić czegoś po Facebooku, no ale życie zaskakuje. No i na pewno coś będzie, tak jak pan mówi, ale co, to chyba... Z tym, że ja mam tak negatywny stosunek do Facebooka, że wiele lat trwało, zanim i to niedawno doszedłem do wniosku, że muszę się z tym Facebookiem przeprosić. Ponieważ czy mi się to podoba, czy nie, jest to, nazwijmy to, jest to medium, za pomocą którego, jeszcze nie teraz, bo w tej chwili to jestem zajęty sprawami szpitalnymi, jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas, mam nadzieję, spróbować się kontaktować jakby to powiedzieć, na tym poziomie, na którym można Facebook traktować po prostu jako medium. Bez ulegania tym wpływom, jaki Facebook może na ludziach wywiera. Bo niewątpliwie to medium nie jest zwykłym medium. To nie jest medium zwykłe, ono ma pewne swoje takie cechy, że jeżeli człowiek zacznie się z nim zbyt blisko kontaktować, to nagle z niego zaczynają wyłazić różne takie robaki i zaczynają człowieka powoli konsumować. Natomiast wydaje mi się, że można go, zakładając, że się postępuje całkowicie świadomie, można go wykorzystywać tylko w tych granicach, w których on jeszcze pozostaje medium, czyli środkiem komunikacji, środkiem przekazywania informacji. A to jest mi potrzebne z tego względu, że ja w tej chwili pracuję nad ostatnią w moim życiu książką, która w zasadzie, nawet nie wiem, czy można mówić o książce samodzielnej. Ona jest pewnym rozwinięciem pewnych tematów, czy dopowiedzeniem pewnych tematów z pierwszej książki. Będzie wyglądała identycznie, tylko będzie o połowę krótsza. A nie z pierwszej o kolorach, tylko z pierwszej o historii antykultury. Tak, to zaznaczam. Bo color management była techniką, która sprawiała wrażenie, czy obiecywała cuda. I bardzo wiele osób, w tym ja również w jakimś sensie, bardzo się zaangażowała w to. To ludzie zobaczyli w tym, że jest jakiś nowy, fajny temat, któremu się można poświęcić i który się będzie rozwijał. Okazało się to całkowitą pomyłką, dlatego że zaczęły pojawiać się programy umożliwiające tworzenie, a nawet nie tylko tworzenie, ile manipulowanie w czymś, co się nazywa profile koloru. Czyli takie... Doprawdy nie wiem, jak to nazwać. Takie byty komputerowe, które charakteryzowały właściwości każdego urządzenia zaangażowanego w proces obróbki koloru. I wydawało się, że to, jeżeli są takie możliwości, to znaczy, że będzie można robić cuda. Nieszczęście polega na tym, że również wtedy, z czego
myśmy, czy większość branży nie zdawała sobie sprawy. Podkreślam, to jest o tyle istotne, że kwestia zarządzania kolorem chyba do dzisiaj nie jest przedmiotem wykładu w żadnej szkole. Tego się po prostu nie uczy. To jest fenomenalne, bo to jest ona się już od 25 lat przynajmniej rozwija intensywnie i tego nie ma w szkołach na takim poziomie, no, którym by się... Tam się pojawiają jakieś... ale to są bardzo często... No, wolę się nie wypowiadać na temat tego poziomu tych publikacji, bo to są takie intuicyjne gaworzenia najczęściej. Ale żeby skończyć ten temat, który zresztą miał pewien związek z ciągiem dalszym moim, fatalnym zresztą. Jakkolwiek nigdy się na ten temat nic nie mówiło w literaturze dostępnej dla przeciętnych użytkowników, ale coś takiego jak obróbka w programach komputerowych zawsze istniała od czasów, kiedy w ogóle po raz pierwszy na monitorze komputerowym wyświetlony został jakikolwiek kolorowy obraz. Jeśli on został potem do czegokolwiek użyty, nawet do wyświetlenia na innym monitorze, innego komputera, to znaczy, że w tych komputerach już musiały działać jakieś, tylko że jeszcze nie nazwane i nie, że tak powiem, nie uporządkowane w oddzielną branżę. Takie właśnie moduły, które można nazwać i profilami kolorów, i programami zarządzającymi tymi profilami. Tak więc cała branża komputerowa opierała się na takich urządzeniach komputerowych, takich bytach komputerowych, które ja nazywam defaultami, czyli fabrycznymi pewnymi ustawieniami, które były na swój sposób i na ówczesnym poziomie rozwoju techniki optymalne. One może nie były super, ale one działały. I pierwsze oczekiwanie było takie, że jeśli pojawiły się programy, które umożliwiały w tych defaultach, w tych profilach gotowych grzebanie, to że one spowodują znaczne podniesienie jakości całej branży, tak powiem, czy wyników całej branży. A okazało się, że jest wręcz odwrotnie. Ponieważ one dawały takie możliwości ludziom, którzy rozumieli, co robią i wiedzieli, w czym grzebią. A efekt był taki, że w większości wszyscy działali po omacku. I jeżeli taki program dostał się w ręce człowieka, który nie wiedział, o co chodzi, i on zaczął grzebać, to on rozregulował taki default i po prostu go zepsuł. I branża zaczęła się bardzo szybko z tego tematu wycofywać. Przykładem jest to, że taki program umożliwiający, pod warunkiem, że miało się jeszcze miernik do pomiaru wydruków kontrolnych, to taki program, w pełni profesjonalny program do powiedziałbym do szlifowania profilu, bo procedura jest taka, że generuje się w tym programie pewien profil, taki fundamentalny, a potem się go docyzelowuje konkretnych warunków, do konkretnego urządzenia. O szczegółach nie będę opowiadał. No i okazało się, że guzik od tego, że towarzystwo, jak dostało te programy w ręce, to zrobiło sobie więcej krzywdy, bo ci, którzy uważali, że o hura, co to mamy, to zaczynamy tym grzebać, grzebali i w swoich własnych komputerach psuli sobie swoje własne defaultowe ustawienia i efekt był gorszy niż... I żeby za długo nie gadać o tym, efekt był taki, że osoby, które mogą takie rzeczy pamiętać, to może będą pamiętały. Jest taki program graficzny, nazywa się Corel i
jego wydanie w tej chwili to jest chyba 16 czy któreś tam, a w numerze 7 chyba tego programu był w pełni profesjonalny moduł służący do cyzelowania profili koloru. W następnym programie już tego modułu nie było. Bo okazało się, że... Więcej szkody niż pożytku. Tak, dano ludziom narzędzie, za pomocą którego sobie zrobią krzywdę. Ponieważ dało o sobie znać to przekonanie, że jeżeli cymbał, który jest tak średnio douczony, ale głęboko przekonany na temat swojej wiedzy, zacznie w tym grzebać, to on sobie po prostu zrobi wbrew. I no, dla świętego spokoju, żeby uniknąć problemu, to po prostu to wycofano. Jeszcze bym powiedział, że program jest kiepski. No. Tak. Dla mnie ten cały temat zakończył się i chwała Bogu się zakończył, ponieważ dla mnie była to przygoda niesłychanie kosztowna. Ponieważ po to, żeby zrobić te dwie książki, to ja w ówczesnych warunkach, po to, żeby na przykład zamieścić w książce kilka rzetelnych testów dotyczących na przykład albo drukarek, albo monitorów, to ja te monitory i drukarki kupowałem. Często za ciężkie pieniądze. No bo chodziło o najlepsze, a nie o najgorsze. Tak, no a wtedy dobry monitor, taki do Maca, to kosztował tyle, ile samochód. No to się kupowało i potem ten monitor mi zostawał. W związku z tym ja po prostu, no wtedy zafundowałem sobie taki kaprys. Na szczęście to znaczy inaczej, książki zostały wydane, one jakiś tam pewnie krąg odbiorców miały, ale niewątpliwie i to w jakimś sensie była nauka moja na całe życie, ponieważ to było dla mnie doświadczenie dość dotkliwe, w tym sensie, że ja zdałem sobie sprawę z tego, że zrobiłem całkowity błąd w przewidywaniu rozwoju, kierunku rozwoju tych branż, które były najbardziej zaangażowane w tę rewolucję, która się dokonywała, bo powiedzmy sobie szczerze, PC zrewolucjonizował nasze życie. Nawet te dzisiejsze iPhone'y i tak dalej, one oczywiście są gangreną innego rodzaju, one są toksyczne w innym sensie. Ale PC miał pewne zalety. To było bardzo przydatne narzędzie, które no, mnóstwo rzeczy usprawniało i ono no, jednak komputery pod tym względem zmieniły świat. Tyle tylko, że ja popełniłem całkowity błąd o rozpoznaniu kierunku tych zmian. Bo ja myślałem, że to będzie, będą to zmiany w kierunku, no powiedzmy, kultu fachowości. A zmiany poszły w zupełnie innym kierunku. Właśnie w kierunku kultu niefachowości. No, rozstałem się z tym, a potem się zaczęły już schody. Ale to może... No, dziękuję Panie Krzysztofie. I właśnie, i to jest temat na inne spotkanie, a na innym spotkaniu będzie między innymi opowieść o tym, ale nie mówimy. Tak, o tym. To tajemnicze. Ja Panu powiedziałem, że ja zniszczyłem z własnego, tak zwanego własnego dorobku. Zniszczyłem wszystko. Oprócz jednej rzeczy. Oprócz właśnie tego aparatu. Zachowałem go, bo pomyślałem sobie, Boże, ja się tyle nad tym namęczyłem. I działał. Że i działał, proszę Pana, działał. Zachowałem go na pamiątkę.